Chciałem tutaj robić z pasji treningu. Niestety ten odcinek nie jest sponsorowany przez firmę Monster. A szkoda. Ale lubię sobie dupnąć Monsterka. Moi drodzy, dzisiaj sobie chcę z wami porozmawiać o trzech składnikach suplementów diety, które jeśli zauważycie na etykiecie, to z automatu eliminują, powinny eliminować zamysł kupna takiego preparatu. E640, kwas aminooctowy, albo po ludzku glicyna. Aminokwas endogenny, czyli ten nieniezbędny, czyli organizm może go wytworzyć samoczynnie. Odnaleziony, taka ciekawostka, kiedyś na meteorycie, który sobie pieprzą w ziemię. Generalnie to jest jedna z teorii powstania życia na Ziemi. Robuś bawi i uczy. Ale słuchajcie, no po co się go wykorzystuje? Generalnie kiedyś glicyna, podejrzewam, że też nadal, królowała w zakresie protein spiking, czyli fałszowanie zawartości białka w białku. Jak to działa? Dodaję sobie 10 gram glicyny i na badaniach wychodzi na zawartość azotu, że tak naprawdę zwiększyłeś zawartość białka o 18 gram. Tak? Czyli niemalże dwukrotnie podbija zawartość azotu w białku. Przez to no, fałszuje badania, tak? Natomiast firma, która zaliczyła wpadkę z glicyną, bo umówmy się, badania, żebyście chcieli sami to zweryfikować, to potrzebujecie 2,5 tysiąca złotych na badanie aminogramu. Natomiast firma, która zaliczyła z tym wpadkę, teraz zaczęła to, umieszcza nazwę glicyna na etykiecie jako, uwaga, wzmacniacz smaku. I tak na upartego glicyna jest trochę słodka. Ale tak na logikę, to wystarczyłoby kilka mikrogramów sukralozy więcej i by był ten sam efekt pod względem organoleptycznym. No, ale to służy tylko i wyłącznie temu, żeby podwyższyć zawartość białka w białku. Czyli jeszcze raz przypomnę, E640, kwas aminooctowy albo glicyna, jeśli pojawi się na etykiecie, nie kupujcie tego gówna. I kolejnym takim składnikiem jest, moi drodzy, tlenek magnezu. Najtańsza forma stosowana w suplementach diety, która przyswaja się, uwaga, w 4%. Czyli jeśli bierzecie 100 mg węglanu magnezu, to jakieś 4 mg może przedostanie się do krwioobiegu. Tam poniżej macie badania na tym, co mówię. Jeszcze gorzej jest, kiedy pojawia się węglan magnezu. Wiecie, co jest węglan magnezu? Wiecie, co jest węglan magnezu? Ja wam pokażę. Tego się niestety nie kruszy i nie wdycha nosem. To jest, moi drodzy, coś, czym ja smaruję sobie łapy, ławkę, nie wiem, plecy, bo to jest zwykła magnezja. Zresztą swoją drogą bardzo dobra magnezja. Czyli przyjmując suplement diety z tlenkiem, przepraszam, z węglanem magnezu, wpierniczasz magnezję. Cukier gronowy. Słuchajcie, to jest znowu taki zabieg semantyczny, że jak coś się kojarzy nam z owocami, to pewnie jest zdrowe. Gówno prawda. Cukier gronowy to jest po prostu glukoza. Ja nie zauważyłem nigdy, żeby cukier gronowy pojawił się w jakimś produkcie z segmentu, nazwijmy to sports nutrition. Tylko raczej w tych produktach gównianych z MLM-u. Tutaj jako ciekawostkę macie screena, jak trollowałem jedną z takich marzenek, która tam sprzedawała koktajle odżywcze, gdzie, co ważne, zaznaczyłem, naściemniałem, że mam insulinooporność. Miłej lektury. No i to by było na tyle, moi drodzy. Generalnie, cóż, dla mnie, jeśli
pojawią się te trzy składniki, którykolwiek z nich pojawi się na etykiecie, ja z automatu nie kupię tego produktu, ani innego produktu z danej firmy. Po prostu nie i koniec. Bo po prostu jest to wyciąganie kasy. Ja mówię, chcesz, nie wiem, możesz sprzedawać kombajn do wiśni, karnisze z autoalarmem, chlapacze do widelca, nieważne. Ale konsument musi być świadomy, co kupuje. A to są zabiegi, które tak naprawdę mają nam w jakiś sposób zaburzyć postrzeganie rzeczywistości, oferując bezwartościowy produkt za grube pieniądze. No, może nakręcę jeszcze jeden odcinek, może jeszcze kilka na temat takich gównianych substancji w suplementach. No i tyle ode mnie. Także trzymajcie się i na razie.